Chcę sprawdzić konfigurację karty sieciowej mojego komputera. W tym celu na klawiaturze przytrzymuję klawisz z logo Windowsa i naciskam literkę R jak run. Uruchom po angielsku. Wpisuję trzy literki C, M, D. Celina, Mateusz, Darek. Enter. To co teraz widzimy to okno konsoli. No jesteśmy teraz dość głęboko w oprogramowaniu komputera, można powiedzieć. Wpiszę polecenie ipconfig. ipconfig. Enter. To polecenie uruchamia program, który pokazuje nam podstawowe informacje dotyczące połączenia sieciowego, dotyczące konfiguracji komputera. Ponieważ pracuję teraz na laptopie, stąd mamy tu połączenie Wi-Fi, mamy również połączenie Bluetooth, no i takie ogólne informacje. Zwróćmy uwagę na dwie rzeczy, mianowicie adres IPv6, to jest adres nowego typu, wygląda tak. Te cyferki i literki za chwilę zostaną omówione przez Pana na filmie. I adres starego typu IPv4. O, wygląda zupełnie inaczej niż ten piętro wyżej. Skąd te cyferki? Po co? Za chwilę też się dowiecie na filmie. Jeszcze kilka lat temu używany był tylko i wyłącznie ten adres. Ale ponieważ pula tych adresów skończyła się, no niemalże, stąd wymyślono adresowanie typu IPv6, które daje dużo, dużo więcej możliwości. To nie są wszystkie informacje. Przytrzymam klawisz funkcyjny F1, tym sposobem napisałem to, co przed chwileczką pisałem na klawiaturze palcem i dołożę do tego jeszcze ukośnik i trzy literki. All, tak jak wszystko po angielsku. Enter. Teraz informacji jest dużo więcej. Przewińmy na górę, zobaczmy co widać od samego początku. Hostname to jest nazwa mojego komputera. G-4, on się tak nazywa. Nazwy albo będą cywilizowane, albo mogą tu być zupełnie spontaniczne, wydaje się przypadkowe zupełnie zbitki liter, wartości liczbowe, od takie jakie nadał producent naszej maszynie. Co widzimy niżej? Tu widzimy MAC adres. To jest adres fizyczny naszej karty sieciowej Ethernet. O, tej tutaj. Ethernet adapter. To jest adres MAC. Za chwilę na filmie dowiecie się, co to za adres, do czego to coś służy. Jedziemy niżej. Tym razem do części wireless zostały przeniesione informacje o adresie IPv6. To jest to samo, co widzieliśmy przed chwileczką. IPv4 to samo, co widzieliśmy przed chwileczką. Tu widzimy datę, od którego momentu nasz adres jest dzierżawiony. Czyli 23 lutego 19 z minutami, a to jest data wygaśnięcia, czy też czas wygaśnięcia tej dzierżawy. Jak widać na godzinę mój telefon, bo w tej chwili z telefonu uzyskuję sygnał sieciowy, tylko na godzinę, telefon nie był za bardzo szczodry. Zobaczmy adres serwera DNS, mamy go tutaj. Co to serwer DNS? Też za chwileczkę na filmie. A tu adres serwera DHCP. Co to DHCP? Też za chwilę na filmie. Teraz przełączę komputer na połączenie za pomocą kabla i zrezygnuję z hotspotu, który mam na telefonie. Tu na dole po prawej widać, że komputer już został podłączony kablem do routera. No to zobaczmy, jak teraz wygląda konfiguracja. Przytrzymam klawisz funkcyjny F1, ipconfig łamane all pojawiło się, naciskam Enter i teraz skupię się tylko i wyłącznie na adresach. Popatrzmy, adres IPv4, ten będzie mi łatwiej zapamiętać, ma końcówkę 1.5. 192, 168, 1, 5. A zobaczmy, co było wcześniej. Przydzielone przez telefon. O, tutaj go mamy. 192, 168, zgadza się, ale tu mamy 115.85. Czyli widać, ten adres jest inny. Inne urządzenie przydzieliło ten adres mojemu komputerowi. Popatrzmy jeszcze na serwer DHCP. 115, 212 końcówka. Serwer DNS, taka sama końcówka, to jest coś, co przed chwilą telefon przydzielał. Zobaczmy, co w tej chwili mamy. Przydzielone przez komputer. Serwer DNS, widać, ma końcówkę 1.1. Podobnie jak DHCP, też końcówka 1.1, czyli widać, te adresy są już inne, przydzielone przez inną maszynę. Zobaczmy jeszcze, jak czas przyznania dzierżawy. No tym razem mam na całą dobę tę dzierżawę, zobaczcie.
23 do 24 lutego. Dostałem ten adres na całą dobę. Mogło być jeszcze dłużej. Nie ma to większego znaczenia, bo wtedy, kiedy będzie się zbliżał okres wygaśnięcia dzierżawy, mój komputer skontaktuje się odpowiednio z routerem i dotrzyma stamtąd nowy adres IP. No to teraz kulturalnie rozstaniemy się jeszcze z konsolą. Wpiszę polecenie CLS, co jest skrótem od Clear Screen. Wyczyść ekran. Enter. No i ostatnie polecenie Exit. Naciskam Enter, konsola została zamknięta. Oczywiście gdybyśmy beztrosko zamknęli ją krzyżykiem, też nic się nie stanie. No to zapraszam do oglądania kolejnych filmów.